No pewnie czerwona. Czekolada? O, to ja chcę takie. Dziś są moje uro... To było twoje, nie? Stola, stola, nie siedzi. Ja będę mówiła. No dobra, położyłam pizzę, to wam pokażemy. Maciek do nas przyszedł, przeszukuje cały plecak, wszystko. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried always. I didn't mean to feel the way we are not around anywhere. I tried to be what I feel. And now you say, oh, I can't succeed. Yes, we did have some good times back then. And all those memories that stayed the same. You told me what that I saw died the rage. You said you loved me like that even real. And now say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried always. I didn't mean to feel the way when you're not around anywhere. I try to be what I feel. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ta-da! Jestem odświętna. Co to jest dzisiaj za dzień, Maksiu? Co mamy dzisiaj za dzień? Powiedz. A jaki? Dziś są moje urodziny. To było twoje, nie? Rynkowskiego. Dziś są twoje urodziny. To ty mi możesz, kochanie, zaśpiewać. Dziś są moje urodziny! Tak! I powiem wam, że mamy już popołudnie. Mamy już prawie 17:30. Ale od rana pracowałam z całego serca. Dziękuję wam za wszystkie zamówienia. Po prostu zasypaliście mnie wczoraj i dzisiaj zamówieniami. Wszystkie już odwieźliśmy na pocztę do kuriera. Wykąpałam się, włosy jeszcze dosychają. No i teraz sobie siądziemy na chwilkę. Zaraz jeszcze Maciek przyjdzie, Monika tu jest. Maksiu szykuje stół imprezowy. No nic takiego nie szykowaliśmy, ale wiecie, położę tam jakąś serwetkę na stole, nie? Torta! Kupiliśmy ciasto cytrynowe, na nic nie było czasu, mówię wam, ale to nic. To nic. Chcę wam pokazać też, jaki prezent dostałam. No po prostu w ogóle się nie spodziewałam. W ogóle, bo przecież ja mój prezent dostałam już jakiś czas temu, komputer Apple'a. I to już było na wszystkie okazje i po prostu tak mnie Wojtek zaskoczył dzisiejszego poranka prezentem. Zresztą zobaczcie sobie, jak wyglądał nasz poranek. Potem byliśmy w sklepie i wiecie co, jestem przerażona półkami pustymi w sklepie. Po prostu gdzie nie pójdę do sklepu, puste półki. I już w internecie o tym głośno, na Facebooku, wszędzie, że brakuje po prostu w Anglii rąk do pracy. No, dużo osób wyjechało, dużo osób nie może już przyjechać do pracy i wiecie co, naprawdę odczuwamy to i to bardzo. Ostatnio ja po
po sklepach latałam, mleka szukałam, żeby mleka kupić, puste lodówki były, no szok. Dobra, zobaczcie sobie, jak nasz poranek minął. Ja dziękuję, szukam. I sklep, i food hall, i widzimy się za chwilę. No, rozpakuj, rozpakuj. Ale się już jak była dłuższa taśma. Tak się wydada. Bo będziemy się tak siłować na ona. Ty masz już pomysła, dobra, rozpakuj. To mogę to już wstawić. Tak, możesz to zostawić sobie, dobra. Tak. No kochanie. Co, nie cieszysz się? No jak nie? No trochę inaczej otworzył Maksiu. No inne zajdzie. No weź, pokaż ma. Ojej. No co? Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't. Chciałam wam jeszcze pokazać moją miksturę, którą dla moich kwiatków przyrządzam. Gdzieś w internecie o tym czytałam, podobno działa cuda. Zamoczyłam w wodzie skórki od banana, 3 dni czekam i podlewam tym kwiaty. No zobaczymy, jak będzie działać. Jak powiesz? Powiedz mamie, jak powiesz? Lollipop. No to idź kupować. Teraz tego? No dobra, połóż i powiedz. Poczekaj na pana. No, Max. He's buying another one. So you're here, girl. Nie, już 3. Zobacz, już tu mam 3. O, gdzie odkładana resztę? I co się mówi? Co się mówi? Wow, ale załatwiłeś pięknie sobie. To co teraz mi odjuść tego? Tego to otworzyć? No dobra, to czekaj, tego te potrzymamy. To mi właśnie moje pirożki mam. Dobra. Tobie? To chyba mi potrzyma. Wow, serduszko. Serduszko. Chyba dla mamy takie serduszko dzisiaj, co? Nie, dla Maksia. Ale ty pięknie kupiłeś, Maksiu. Będzie pyszne, co? Zaraz się zacznie ten smak najlepszy, nie? To zaszujmy ten smak teraz. O, już smakuje pysznie. Ach, no, zawsze chcę te lody. No dzisiaj chyba nowaciku. Które ty chcesz lody, Maksiu? Chciałeś czekoladowe, to tu są czekoladowe. A tu jest Coca-Cola. Ale te takie wyciskane. A to może i dobre. Ale on zawsze chce, pokazuje na tego czekoladowego. Tu by łatwiej było do jedzenia. Tak. Mniej brudu. A ja też chyba wybiorę. No mama też wybierze sobie, no. A co to? A co to jest? Jakaś Ruby Collection. Co to jest za smak? No pewnie czerwona. Czekolada? Czekolada. O, to ja chcę takie. Zobaczcie, jakie puste półki mamy w sklepach. To jest koszmar, co się dzieje. Tam też puste półki w lodówce. Ostatnio mleka nigdzie nie mogłam dostać. A to trzy! I to matka, i to matka mnie. Hols Herona! Hols Herona, jakoś 15 funtów zapłaciłam. 2 napoje pomarańczowe, 4 popcorny. Dajmy karmelowe latte, najlepsze na świecie. Tutaj będzie nasz tort. Znaczy mój tort. 3 batoniki, to jest taka suszona wołowina. 4 napoje w puszce.
Berry Blast. 3 waty cukrowe, takie kolorowe. Serek wiejski. To są lody takie wodne, rakiety. I tu są jeszcze lody z czerwonej czekolady. I woreczki. I gdzieś jeszcze była kola waniliowa. Ale już Wojtek schował. Dobra, i to wszystko. Maksiu, tutaj mam je. Szykuje stół, tak? Tak, pięknie Maksiu szykuje. Mama będzie miała najpiękniej ustrojony stół na urodziny. No ślicznie. A zmieści się tort? Ach, jeszcze jedną serwetkę. Mój tort się zmieści. Kto mi tak pięknie przygotował stół? Maksiu, tak, dziękuję. Zobaczcie, zobaczcie, jaka impreza. Jak tutaj jest wszystko ustrojone. Wszystko Maksiu układał, mama tylko kwiatki dołożyła. Tu zobaczcie mój piękny tort. Prawie jak na Majorce z taką palemką. Ale ty. Maksiu już wyskubuje. No taka impreza, tak Maksiu? Siedzimy sobie, popijamy kawusie. Nie. Powiedz, co przed chwileczką powiedziałaś. No gdzie ja mam nagrywać? No nie mam gdzie nagrywać. Wiecie co? Chciałam sobie usiąść... To jest taki relaks. No gdzie ja mam nagrywać? No gdzie ja mam to nagrać? Chciałam sobie usiąść swobodnie i oprzeć się o kanapę i nagrywać. I wiecie co? Jak zobaczyłam te brudne okno... Max z Wojtkiem szaleli ostatnio na dworzu. Ja siedziałam tu przy komputerze. Nie jest brudne, tylko od wody. Ja widzę brudne. Oni szaleli w basenie tam. Już nie będę wam tego okna pokazywać. I po prostu Wojtek pozwolił na wszystko Maksiowi. On po prostu wszędzie lał wodę, ale... Ja tylko... No dobrze się bawił, ale teraz, kochanie, ręczniczek, spray i okienko umyć. Ja nawet wam nie będę tego pokazywać. W każdym razie Maciek poszedł po pizzę i nie wiedzieliśmy, czy mamy zamawiać pizzę, czy Maciek pójdzie do pizzerii, bo tu mamy niedaleko domu. Ale stwierdziliśmy, że chcemy z naszej pizzerii. No i poszedł Maciek i nie mogliśmy się zdecydować, co chcemy i Maciek mówił, że zdjęcie przyśle, co tam w ofercie ja mają. Wiem, garlic bread chcesz z serem, a ja nie wiem, ja mam trochę ochotę na pizzę hawajską z ananasem. Maksiu tu pływa na ziemi, o. Nie, pokaż mi ją. Słucham? Pokaż mi. Mam ci pokazać? Tak. O, jak ty pięknie pływasz! Dobra, wiecie co? Jeszcze nie pokażę wam prezentu, który dostałam. Myślę, że pokażę wam później, jak już będę też świeczkę dmuchać. Ale przyszła nam taka mała dostawa z Amazona, to wam może pokażę... Dostawa! Zamówienie z Amazona, to wam może pokażę, co to przyszło. I wiecie co? Często są na Facebooku takie zdjęcia. Ogromny karton. Coś maleńkiego w środku. Amazon dostarczył zamówienie. Takie wiecie, wstawiają niektórzy. No i właśnie ja miałam ubaw taki, że po prostu zaraz wam pokażę coś. No dobra. Wojtek jako niespodziankę zamówił nam M&M-ki. Były 2 paczki, ale już została tylko jedna. Zamówiliśmy też matcha i zobaczcie jaka fajna. I wiecie co? Jakiś kod promocyjny mi przyszedł i za funta 10 chyba ona tylko była. Jakoś tak, nie? Funta 10. Co to było? A tutaj Wojtek zamówił, tak jak zamawiał mi próbki serum do twarzy czegoś, to Wojtek zamówił próbkę kombuczy, a że ja uwielbiam kombuczę, to się bardzo ucieszyłam. I wiecie co? Zapomniał Wojtek tego linku mi przysłać. Kurczę. Co? To było za darmo, no i zapomniał Wojtek mi linku przysłać, bo bym też sobie zamówiła próbkę, byśmy mieli jeszcze jedno opakowanie i też zawsze jak mamy jakieś właśnie linki do próbek, to wam na naszą grupę zamkniętą LMF and Friends tam udostępniam, jeżeli jeszcze nie należycie, to zapraszam was bardzo serdecznie. No i wiecie co, przyszły nam takie 2 puszeczki kombuczy, tu jakaś ulotka, Maksiu, i jedna jest malina i kwiat bzu, a druga to jest różowy grejpfrut i guława, także pyszne będzie. Zamówiliśmy też całe opakowanie ręczników papierowych, ale wiecie co, ja bardzo lubię te plenty. One są tak mocne, tak wytrzymałe, rewelacyjne są.
No i tutaj jest moje zamówienie. Zobaczcie, taki karton. A ja już Wam pokazuję, co się w środku mieści. Mama. Duży papier. Duży papier. W środku jest organiczna macza. Taką sobie kupiłam. Zobaczcie, jaka fajna. Jakie opakowanie ładne w ogóle. Też miałem jakiś kod zniżkowy i też jakoś 90 pensów płaciłam za to. 75 jakoś tak. Także będę próbowała. Bardzo fajna. I magnes zamówiłam sobie. No i to wszystko. I dwa takie opakowania w takim kartonie. To po prostu taki ubaw. W kamerze on chyba mniejszy wyglądał. No i to wszystko. Dobra, czekamy na pizzę i zaczynamy świętowanie urodzin. No i już zaczęliśmy niby. Maciek przyszedł i przyniósł pizzę. Czekaj, weźmiemy tam. No ty już tu musisz. Jo, dziękuję. Idziemy do pokoju. Chodź. O Jezu, czekaj Maksiu, bo zaraz tu coś narozrabiamy. Gdzie ją położyć? No dobra, położyłam pizzę, to Wam pokażemy. Pokażemy. Tu jest jedna, to jest garlic bread z serem. O Jezu, jakie to jest pyszne. I tutaj poprosiłam o pół hawajskiej, a pół z szynką. A gdzie jest, przepraszam bardzo? A, tu jest ananas. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie widziałam ananasa i się przeraziłam, ale jest, wszystko jest. Pyszności smacznego. Stąd. Wszystko się nagrywa. No to co, ja tak tego nie... Tutaj masz usiąść i żeby na kanapę. No to ja mogę tu rękę położyć, no. A ciebie też obejmować? No nie, mnie nie musisz. Mogłaś nowoczesną podpalaczką zapalić. No, to teraz musicie mi 100 lat zaśpiewać. 100 lat. No, nie. Ale nie, Maciek. No przecież mamie musimy. Maksiu powiedział, tata rano zaśpiewał mamie 100 lat i Maksiu powiedział, że on już nie musi, bo tata śpiewał. A cały dzień mi 100 lat nie śpiewał. A tatuś wyczerpał limit na cały dzień. A świeczka się świeci. Trzeba, musisz świeczkę, prawda? 3, 4. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Mama! Mama! Teraz mama sobie życzenie pomyśli. O, czekaj, by zjechała kamera. Ciebie nie było. No mówiłam. Mama sobie życzenie pomyśli. Tak delikatnie, ale się spełni, widziałem. Od Maćka kartę dostałam przepiękną. Jakby wyczuł, jaki kolor sukienki będę miała dzisiaj na sobie założony. Zobaczcie, jaka piękna. Ale jest przepiękna ta karta, naprawdę. Powiedz, że policzyłem. I mogę pokazać życzenia? No. Na pewno? Napisał mi życzenia. I składał mi życzenia z okazji 44 urodzin. Dzięki, Maciek. Ale już ten... 45, ale już ten zamienił na piątkę. Ale to miłe, nie? Miłe, miłe. On mówi, no jak? I mówi mój rocznik urodzenia, mówi to 44 i dopiero dotarło do niego, że 45. Ja też liczyłem dzisiaj, że 44. Tak? Dwie czwórki. No bo gdzie piątka, nie? Ale no mega mi się podoba ta karta. Naprawdę jest przepiękna. Niebieski i złoty, jak pięknie razem wyglądają. Dzięki, Maciek. No. Stola, stola, nie siedzi. Ja będę mu. Dobrze, ale śpiewaj najpierw. Nie, najpierw trzeba całe zaśpiewać. Jeszcze raz, mógł to mama. Brawo! Dziękuję ci. I teraz Maksiu zdmuchnie. Uwaga, pomyśl sobie życzenie. Pomyślałeś? Teraz zdmuchnij. Brawo! Czola, czola!
Już drugi raz nie musisz, jak nie chcesz. Możesz dmuchać już tylko. Nie. No dobrze. Porządek musi być, no mama, no jak? Oho! Jeszcze raz! Brawo! A dlaczego nie się zapalasz? Bo to nie jest ta świeczka, co się na nowo zapala. To jest taka no, normalna. A teraz jemy! Jemy! Dobra, połóż na talerzyk. No dobra, przyszłam Wam teraz pokazać, co dostałam w prezencie, bo już się zaczyna ściemniać. Naprawdę, już się... Zaraz będzie burza. Maciek lubi burzę i tak opowiadał Maksiowi o burzy, że Maksiu teraz też się cieszy, że będzie burza. Ale wy chyba przed chwilą widzieliście, co ja dostałam, ale dobra, od początku powiem. Ale nie wychodź chyba, bo nie można. Wojtek kupił mi wczoraj kwiatki. Takie piękne kwiatki. I zostawił je w samochodzie, żebym ich nie widziała. I wiecie co, wstał dzisiaj rano i chciał mi niespodziankę zrobić. Przynieś mi do łóżka kwiaty i prezent. Ale nie chciał tutaj głównymi drzwiami wychodzić, żebym nie słyszała, że wychodzi, więc pomyślał, wyjdzie tutaj od backyardu i musi tak jakby przez pół osiedla przejść dookoła bloku, dookoła domu. I nawet nie miał tu nic do ubrania i założył taką dłuższą bluzę i miał takie dłuższe majtki, takie jak spodenki, coś takiego, bokserki. Więc wyglądał jakby szedł w spodenkach i szedł taki kawał naokoło, żeby wziąć te kwiaty z auta i wrócił z powrotem do domu i przyniósł mi i... Dzięki! Zresztą wy już, ja tak się tutaj przeżywam, a wy już widzieliście przecież, co on mi przyniósł. Dostałam Apple Watch. Apple Watch, wyobrażacie to sobie? No ja jestem w szoku, mam go właśnie na ręku. Zobaczcie, jaki jest piękny. Ten biały kolor, no normalnie i tak się cieszę z takiej jasnej opaski. Ale wiecie co, ja nie wiedziałam, że Apple Watch ma tak, że tutaj tą opaskę można sobie chować do środka, żeby tutaj nikomu nie przeszkadzała. Jakiś czas temu Wojtek mi kupił na Amazonie opaskę. Jak to się nazywa? No nieważne. I to był taki test, czy ja będę używać, czy nie. I używałam bardzo i Wojtka to przekonało, że Apple Watch jest dla mnie. I kupił mi właśnie, o, coś wcisnęłam. I kupił mi, jest to Apple Watch 5. I tak się zastanawiał, czy ma mi kupić 5 czy 6. I zagłębił się i w sumie wydaje nam się, że między 5 a 6 jest tylko taka różnica, że do 6 można kartę telefoniczną włożyć, a wszystko inne ma to samo. Ja i tak nie zrezygnuję z telefonu. Ja i tak muszę, wiecie, dużo rzeczy robię na telefonie. Więc nie korzystałabym z funkcji telefonu w zegarku, więc Wojtek stwierdził, że 5 będzie dla mnie idealna i się tak cieszę, jemy, tak się cieszę, naprawdę. Także teraz jak na Instagramie piszecie do mnie wiadomości, czy komentujecie coś, to zaraz mi tutaj informacje przychodzą i się niesamowicie cieszę, naprawdę. No jestem tak szczęśliwa, ale jemy, najszczęśliwszą osobą na ziemi jestem chyba. Dostałam też Aperola. I dostałam też winko musujące, słodkie, także drineczek będzie przepyszny. Tutaj już kieliszki są przygotowane, Maciek nie chce, będziemy teraz pić sobie Aperola z winkiem, z szampanem. Tylko, że wiecie co, nie mamy pomarańczy, ale mamy cytrynę, także wrzucimy cytrynkę sobie.
tu normalnie błyskawice idą. Ja to tak czuję. O. Nagrywam cię, kochanie. O, mnie to nic nie obchodzi teraz. O, jak to boli. Jezu, jakby tysiące igieł ktoś wbijał. Przecież to bezigłowa mezoterapia. Kobiety mało strasznie. Jak... O Jezus Maria. Ale jestem zachwycona, bo to urządzenie samo się wyłącza. Oczyszczanie 5 minut, zabieg 10 minut i to się samo wyłącza i wiadomo, kiedy następny etap tak jakby włączyć, nie? Bo ja mam za delikatną skórę. A w ogóle, jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego vloga z naszym testem, z naszym unboxingiem tego urządzenia, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Super to jest. Wiecie co, Maciek poszedł do domu. Puka ktoś? Nie, to ty lustrem. I dzwoni do mnie, czy na przedpokoju tutaj u nas nie zostawił portfela. Portfel zgubił. Od nas poszedł do Herona. Z Herona poszedł do pizzerii. Z pizzerii wrócił do domu. Wyciągał resztę z kieszeni. Nie z portfela, tego jesteśmy pewni. I teraz dzwonił do pizzerii. W pizzerii nie widzieli jego portfela. Zablokował już wszystkie karty. Z tego, co pamięta, to miał studencką kartę, czy jak to się nazywa w portfelu. Kartę, wiecie, z banku. I dowód polski. Kartę już zablokował i nie może znaleźć tego portfela. Nie był aż tak daleko, bo był w Aldiku, więc wraca na piechotę i szuka po drodze i jeszcze do tej pizzerii chyba pójdzie i nie wiem, ale straszny problem teraz. Wszystkie dokumenty będzie musiał, znaczy będzie musiał wyrabiać nowy dowód, będzie musiał kartę nową z banku wziąć, o rany. I nie ma pojęcia, gdzie to zgubił. Może ktoś znajdzie i odeśle, zobaczymy. No w każdym razie, jeżeli coś się wyjaśni, to jeszcze Wam dogram. Trzymajcie kciuki, aby się wyjaśniło. Chciałabym. I będę chyba na dzisiaj zakończyła tego vloga. Powiem Wam, że jestem trochę zmęczona. Długi dzień to był. Będziemy teraz sobie, wiecie, tutaj leżeć. Będziemy vloga mojego oglądać z Wojtkiem. Mam jeszcze odcinek na wspólnej do nadrobienia. Także Wam będę dziękowała za obejrzenie dzisiejszego dnia z urodzin. Takie, no wiecie, takie zwykłe te urodziny były, ale dla mnie były wyjątkowe. Bardzo, bardzo mi się podobały. Bardzo czuję się rozpieszczona przez Wojtka. Zadbał o wszystko. Wam bardzo dziękuję jeszcze raz za wszystkie życzenia. Jejko, tyle życzeń dostałam. Jesteście cudowni. Bardzo Wam dziękuję. I co? Widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa! Maciek do nas przyszedł. Przeszukuje cały plecak, wszystko. Koło Herona był i szukał, czy nie ma tam portfela i nic. Nigdy nie kupujcie papieru toaletowego. Tak, poszedł do Herona po papier toaletowy i zgubił portfel. Poszedłeś do Herona po papier. Myślę... Potem do pizzerii i wrócił i już nie ma. Myślę, że miałem jeszcze jak kupowałem papier i potem nie pamiętam, żebym miał w pizzerii, bo bym czuł jak wyjmowałem pieniądze, a nie czułem, bo mam tutaj te pieniądze. I nie miałem ich w portfelu. Ale na szczęście nie miałem żadnej gotówki, tylko miałem kartę, z miodem, dowód. No kartę, dowód i na szczęście to kartę studencką. Wszystko zostawiłem w domu, no. Mam schowane. To kartę studencką to oni chyba 5 funtów kasują za nowo, to nic. I dowód osobisty to muszę zamówić nowy i kartę to oni mi już, chyba już zamówiłem, teraz to przyślą mi nową. Tylko nie mogę żadnych transakcji wykonywać. No. Teraz chyba ale nie online nawet też nie mogę? Możesz. Mogę online? Online możesz, tylko płacić nie możesz, nie wybierać gotówki. Co ja teraz zrobię? Muszę iść do banku, jak chcę gotówkę, tak? Z mojego konta wybrać. Tak. No, ale nie masz dowodu, ale paszport masz. Mam paszport. When I close my eyes, I see your face. A memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you say, oh, I can't succeed. You're here.
guess we did have some good times back then. And all those memories that stayed the same. You told me what that I saw would die the years. You said you loved me like that even real. And now you say, oh, I can't succeed. You're here to stay. I've tried always. I didn't mean to feel the way where you're not around anywhere. I try to be what I feel. And now you say, see your face, a memory that doesn't fade away. I wish I could remove you from my mind. I wish I could remove you from my mind. And now you
guess we did have some good times back then. And all those memories that stayed the same. You told me what that I saw die the memories. You said you loved me, why that even